witam się z Wami wszystkimi serdecznie na kanale Turecka Oliwka. W pierwszej kolejności zacznijmy od tego, że chciałabym bardzo, ale to bardzo podziękować Judycie z kanału Judy Turcja, która w swoim ostatnim blogu postanowiła wspomnieć troszeczkę o mnie. Dziękuję Ci bardzo, Judyta, bo dzięki temu też mój kanał uzyskał pierwsze ponad 100 odsłon. Jest już tutaj trochę nowych, więcej widzów, więc mam nadzieję, że kanał powoli się rozwinie. Także witam Was wszystkich serdecznie, moich nowych widzów. Mam nadzieję, że będzie się Wam tutaj u mnie podobało, że będziecie mnie subskrybować, udostępniać moje filmiki, komentować, lajkować, łapki w górę, więc zapraszam też również do naciśnięcia dzwoneczka, który przypomni Wam o kolejnym moim filmie, tak żebyście niczego nie przegapili. Dzisiaj przychodzę do Was z tematem żłobkowym. Bardziej tematem może do mam, żeby też zwróciły na to uwagę, jak to wygląda. Więc zaczynajmy. Jak wiecie, mam troje dzieci w wieku 11 lat, 4 lata, no i za chwilę 3 latka. W sensie ostatni to jest chłopiec. Mam syna, córkę i syna. Najmłodszy syn będzie w czerwcu kończył już 3 latka, więc pójdzie do przedszkola. Mam nadzieję, że dostanie się do tego samego przedszkola, do którego chodzi córka, więc przynajmniej nie będę musiała się rozjeżdżać w dwóch różnych kierunkach, co jest niestety upierdliwe, jak się mieszka w Gdańsku, jak się mieszka w mieście, w którym są przeważnie znane korki. Nie da się ich uniknąć, nie ma nawet jak ich objechać, słuchajcie, bo w tym kierunku, w którym jadę, zawsze są korki. Zawsze jest korek, jak się jedzie do żłobka czy przedszkola. Do przedszkola jeszcze pół biedy, mogę iść na piechotę z córką, a jeżeli mąż zdecyduje się, że zawiezie na przykład małego, no to stoimy w korku. Więc tak czy siak, korki. Natomiast, jeśli chodzi o sam żłobek, powiem Wam, że nie spodziewałam się, że syn się dostanie do żłobka w sumie tak szybko, ponieważ jak zapisałam go na listę, no to był na liście oczekujący ponad 1734. Więc patrząc, jak ta lista schodzi, no to nie, jakoś nie było takiego szału, w którym ja po prostu miałam wow, w końcu pójdzie do żłobka, matka zazna trochę wolności, wróci do pracy, a dziecko będzie się rozwijało, będzie miało kontakt z rówieśnikami. No niestety, szło to bardzo wolno i trwało to prawie rok czasu. W końcu po roku czasu zmienili system naboru dzieci do przedszkola, zmieniła się zupełnie punktacja, wówczas wylądowaliśmy na pozycji 156. Pamiętam, ta pozycja zeszła dokładnie do 123. i otrzymałam telefon ze żłobka, że syn się zakwalifikował. Trzeba przyjść podpisać dokumenty, przedłożyć wszelkie dokumenty, które oświadczają, poświadczają pewne kwestie i dostał się do żłobka. Powiem Wam, że żłobek zrobił na mnie ogromne wrażenie ze względu na to, jak jest duży, ile jest tam przestrzeni. Jest osobna wózkarnia, więc jakby mamy z dziećmi, które przywożą dzieci wózkami, ten wózek mogą zostawić. Nie martwią się, że ten wózek stoi na dworzu, na mokrym i moknie. Po prostu on jest w budynku, w oddzielnej sali, która wcale nie jest mała i ta sala, jak kiedyś tak liczyłam, a było tych wózków dosyć sporo, a myślę, że na pewno to nie są jeszcze wszystkie wózki, włącznie wtedy z moim wózkiem, było tych wózków prawie 48. Więc prawie 50, więc spoko, zmieściło się, z czego też były wózki bliźniacze. Ale nie chcę o tym jakby mówić, jak wygląda żłobek i jakby skupiać się na tym, gdzie można stać wózek. Chciałabym się skupić na kwestii żywieniowej. Pomijam to, że w żłobku trzeba płacić za żywienie dziecka. No, znaczy w sumie to jest normalne, no bo wszędzie płacisz się za przedszkole, za wczesne, za żłobek, za przedszkole. Wszędzie się to płaci. Ale dużo do życzenia ma to, jak podchodzą do tego nauczyciele. Co się wydarzyło wczoraj, 10 stycznia, to po prostu dla mnie było karygodne, niedopuszczające i bardzo mi z tego powodu przykro, po czym postanowiłam temat poruszyć tu z Wami na YouTubie, ale temat ruszyłam też trochę wyżej do góry odnośnie żłobka. Do czego zmierzam? Do tego, że mojego syna od listopada nie było w żłobku, dlatego że miało najpierw zapalenie skrzeli, potem ospa, potem zaś zapalenie skrzeli, więc to wszystko się ciągnęło w czasie. Jak ktoś mnie śledzi, oglądał wcześniejsze filmy, to wie, że moje dzieciaki ostatnio bardzo dużo przechorowały,
Dla nas to był bardzo trudny okres. Ospa wypadała praktycznie na same święta, przed świętami, więc siedzieliśmy w domu, był śnieg, nie mogliśmy wyjść na dwór, więc no nie było to zbyt fajne dla niego, że musi siedzieć w domu, nie może wyjść na dwór, żeby się nawet dotlenić, no bo ospę jak przeziębisz są powikłania, więc w związku z tym nie ryzykowałam. Wczoraj zaprowadziłam synka do żłobka. Spojechałam samochodem i stałam w korku. Wiedziałam, że spóźnię się i nie dojadę na 8:30, więc zadzwoniłam do żłobka, że się spóźnię. Pani, która odebrała telefon, powiedziała, że przyjęła, zaraz poinformuję o tym panie nauczycielki. Do godziny 8:30 w żłobku jest śniadanie. Słuchajcie, do godziny 8:30, między 8 a 8:30 jest śniadanie w żłobku. Tak jest napisane na liście, ale kiedyś pytałam się pani w żłobku. Ta pani powiedziała, że śniadanie jest o 8:30, więc spokojnie do 8:30 dzieci mogą się schodzić. Często, gęsto widzę nawet, jak rodzice przeprowadzają te dzieci po godzinie nawet 8:30. I tu się zaczyna problem. Dlaczego tutaj zaczyna się problem? Dlatego, że jak zadzwoniłam i poprosiłam przez telefon i informowałam, że stoję w korku, fakt faktem niedługim, bo stałam może w nim do 5 minut maksymalnie, potem miałam światła i potem już była w miarę czysta, płynna droga, poinformowałam panią przy telefonie, że się spóźnimy, ale bardzo proszę o odłożenie dla synka śniadania, żeby mógł to sobie śniadanie zjeść. Co się wydarzyło, jak wchodzę do żłobka? Wchodzę do żłobka, rozbieram dziecko, a pani w żłobku mi mówi, że syn nie otrzyma śniadania, rozumiecie? Moje dziecko będzie siedziało głodne, nie otrzyma śniadania. Dlaczego nie otrzyma śniadania? Bo pani wyjechała z wózkiem sprzątająca, gdzie nie mają jako tako, znaczy jako tako, tako kuchnia jest, ale oni sami tych dań nie przygotowują. Mamy catering, za który płacimy wcale niemałe pieniądze, więc wyobraźcie sobie moją bulwersację. Ja mówię, jak to nie dostanie śniadania? Przecież to jest dziecko, niepełne 3-letnie dziecko. Jak ono ma być? O której jest obiad, się pytam. No obiad będzie za 15:12. Ja mówię, słucham? To moje dziecko ma być głodne do za 15:12, bo pani sprzątnęła śniadanie? Przecież jest catering. Catering jest przywożony dla wszystkich dzieci. Tych, których do godziny 8 zgłasza się. Więc jaka to jest polityka? Do godziny 8 trzeba zawiadomić i powiadomić przedszkole bądź żłobek, że, bo to jest żłobek, ale tam też są też dzieci już tak jakby przedszkolne, bo powyżej 3 roku życia też tam mają grupy, że tego dnia dziecka nie będzie. Potem jest catering przygotowany na ilość tych dzieci, które będą. Ja nie zgłaszałam nieobecności mojego dziecka, ono miało tam być i było. I co? Było głodne. Dlaczego? Bo panie, które wydały jedzenie, nie zostawiły mu jedzonka. Ja mówię, i teraz ja się pytam pani nauczycielki, jak sobie pani to wyobraża? Żeby moje dziecko było głodne? Oj tam! Wie pani, zaraz wjadą na śniadanie, znaczy na drugie śniadanie będą owoce, no niech pani nie panikuje. Wiecie, jak ja się poczułam po takich słowach? Halo? Gdzie jest jakaś empatia? Halo? Moje dziecko ma płacone za wyżywienie. Halo? Ja tutaj jestem. Halo, o co kaman? Gdzie jest? I po prostu, wiecie co? Nasunęło mi się tyle pytań i jeszcze ona wpuściła tam syna, syn już poszedł tam do tego, do sali, więc jakby już nie było możliwości go samą zabrać, bo uwierzcie mi, że miałam ochotę go wziąć, zabrać i po prostu mieć to gdzieś, po prostu tego dnia po prostu by nie spędził. Ale coś mnie tknęło tego dnia, znaczy ja zawsze się staram, żeby moje dzieci przed wyjściem do przedszkola, czy żłobka, czy szkoły zawsze zjadły tą kanapkę, no bo żeby na tym brzuszku zawsze coś tam było, żeby ten żołądek miał na czym pracować. Niemniej jednak mój syn zjadł, powiedzmy, zrobiłam mu sznytkę chleba na pół złożoną, więc powiedzmy, że miał taką połówkę kanapki złożonej, on ją zjadł. Dzięki Bogu, że on ją zjadł, bo gdyby nie, to byłby całkiem głodny. Ale pomijam już tą kanapkę, bo gdybym jej nie zrobiła, byłby siedział całkiem głodny. Bo pani w żłobku, brzydko mówiąc, kurka wodna, no o co kaman, jak może dziecku nie dać jedzenia? Jestem tak zbulwersowana, że nie mogłam spać. Napisałam w nocy, no w sumie nocy, nad ranem, o 3:00 maila. Bo jakby w żłobku nie ma dyrekcji, wyobraźcie sobie. Jest pani kierownik, która zarządza tym żłobkiem. I jeżeli coś komuś nie pasi, ma sobie napisać wyżej do dyrekcji, która głównie zarządza filią żłobków, do której my chodzimy. Więc napisałam najpierw do tej kierowniczki maila. I to takiego dosyć konkretnego tego maila napisałam.
napisałam dosyć bardzo długiego maila, w którym wylałam chyba wszystkie żale, które mnie męczą, bo od początku w tym żłobku nie podoba mi się komunikacja. Dlaczego? Dlatego, że wyobraźcie sobie sytuację, przychodzi miesiąc, do każdego dnia, 10 każdego miesiąca trzeba przynieść, uwaga, 3 paczki mokrych chusteczek, 3 paczki suchych chusteczek, 2 razy, dwie paczki, w których są 2 rolki ręczników papierowych, czyli wychodzą 4 rolki. Co oni z tym robią? Nie mam zielonego pojęcia. W grupie jest 30 dzieci, więc jak każdy rodzic przyniesie, nie sposób jest zużyć to wszystko. Mało tego, wczoraj pani mi napomknęła, że ani w listopadzie, ani w grudniu nie przyniosłam chusteczek. Ja mówię, halo, proszę pani, mojego dziecka nie było prawie przez 1,5 miesiąca. Po co miałam to przynosić? On i tak tego by nie zużył, nie skorzystał. Ale inne dzieci by skorzystały, ona do mnie, rozumiecie, to po prostu ręce opadają. Ręce opadają. Po czym ja namiętnie się odwróciłam i po prostu poszłam. Odebrałam dziecko wcześniej i po prostu poruszę kolejną kwestię, kwestię obiadów. Płacę za obiady, które przyjeżdżają również cateringiem. O co kaman? Chodzi o to, że moje dziecko potrafi się obsługiwać turystami, potrafi jeść łyżką, widelcem, potrafi sobie, może nie zawsze uda mu się super ukroić, bo to jest dziecko, ale oni mają krojone kawałki, nie używają noży, poza łyżką, widelcem i łyżeczką, więc jakby moje dziecko sobie ogarnia, jest odpampersowany, czy do tego też wrócę odnośnie pampersów, ale jest odpampersowany i sobie świetnie radzi. I o co chodzi? Chodzi o to, że moje dziecko, mimo że ono tam je, ja nie wiem ile czasu oni jedzą, jak to jest możliwe, że jedzą dwudaniowy obiad, czyli jedzą przed położeniem się spać, przed godziną 12, jedzą zupę, drugie danie, idą spać. Godzina 14 jest podwieczorek, bierze jakiś tam powiedzmy jogurt, bądź jakaś tam, nie wiem, jakaś bułka albo cokolwiek innego, to różnie tam wjeżdżają, czasami jakieś zwykłe krakersy, ciasteczka. Takie dziecko nie jest sposób się najeść. Więc kolejne nasuwa mi się pytanie, dlaczego dzieci dostają w żłobku dwudaniowy obiad od razu, skoro niekiedy często, gęsto jest tak, że dorosły ma problem ze zjedzeniem dwudaniowego obiadu. Tak teraz a propos tego śniadania. Śniadanie jest między 8 a 8.30, czyli co? Dzieci, które przychodzą na godzinę 8, jedzą śniadanie, odchodzą od stołu? Dzieci, które przychodzą godzina, nie wiem, 8.15 i dosiadają się i jedzą, nie ma wspólnego posiłku? To zaczęło mnie zastanawiać, słuchajcie. Wybaczcie mi te emocje, ale to się działo wczoraj i ja mam, czuję jeszcze w sobie to ciśnienie, to ze mnie jeszcze nie zeszło. Po mailu napisałam tego maila, po czym otrzymałam wiadomość od pani kierownik, że ona tą sprawę wyjaśni i do mnie zadzwoni. Mamy godzinę zaraz 13. Nikt do mnie nie zadzwonił. I myślę, że nikt do mnie nie zadzwoni, dopóki ja sama tam po prostu nie pójdę i tego nie wyjaśnię. Ale do czego zmierzam? Jeżeli oglądają mnie tutaj mamy, zainteresujcie się, czy wasze dzieci zjadają, czy wasze dzieci są dokarmiane, bo pomimo tego, że dziecko jest dokarmiane i to naraz dwudaniowym obiadem, ono zawsze będzie głodne, bo ono nie zje. Ile takie dziecko ma zjeść? Ono nie zje. Ja napisałam w mailu propozycję rozłożenia tych obiadów. Zupa przed spaniem, drugie danie po spaniu. Bo nie często, gęsto wszystkie dzieci, nie wszystkie dzieci mają blisko do tego żłobka, jak na przykład moja szwagierka. Mieszka dosłownie 5 minut od żłobka i ona będzie miała bezproblemowo. W przedszkole też ma 5 minut, więc fajnie, ale nie wszystkie dzieci tak mają. Jedne dojeżdżają bliżej, jedne dojeżdżają dalej, jedne spędzają pół godziny w aucie, inne prawie 45 minut, bo są korki. Więc jakby nie sposób tutaj dogodzić. Niemniej jednak uważam, że to byłoby dobre rozwiązanie rozłożyć te obiady na dwie tury, co uważam, że to nie sprawi większego problemu paniom, które to roznoszą, bo one mają kuchnię i mają możliwości, żeby te obiady odgrzać. Co jeszcze chciałam napomknąć? Chciałam napomknąć jeszcze odnośnie tych obiadów to, że panie są różne. Ale jedna pani mi powiedziała, że ona nie będzie dokarmiać dzieci, żadnego dziecka ona nie będzie dokarmiać, bo to nie jest jej własne dziecko. A ja zapytałam się tej pani tam, jakiś czas temu to było, czy z jakiego powodu pani poszła na opiekunkę dziecięcą bądź wczesnoszkolne wychowanie, skoro pani nie chce pomagać dzieciom? Nie wszystkie dzieci. W tej grupie są w grupie mojego dziecka są dzieci w przedziale od 1,5 roku do 3 lat.
Więc jakby to jest mieszanka grupowa, wiekowa, wręcz wybuchowa. Nie każde dziecko jest ogarnięte na tyle, ile jest ogarnięte moje. Niektóre dziecko trzeba po prostu nakarmić. I co, taka kobieta nie da temu dziecku jeść? Po prostu to dziecko będzie siedziało głodne. A jeszcze zaznaczmy to, że na przykład dziecko nie mówi i nie powie mamie, mamo, ja jestem głodny. Ja przychodzę do żłobka i zazwyczaj muszę mieć bułkę, bo moje dziecko na wstępie, jak mnie widzi, mamo, miam, miam. Więc ja wyciągam wówczas torebki bułkę, bądź kanapkę, bądź cokolwiek innego, co mam pod ręką i dziecku daję, bo jest głodne. A do domu w tych godzinach, w których wracamy, czyli zazwyczaj 14:30, 15, czasami 15:30, okazuje się, że już są korki. Więc ja 5-kilometrowy odcinek pokonuję, uwaga, 45 minut. Przy dobrych wiatrach, słuchajcie. Więc wcale nie jest fajnie, nie jest lekko i mamy, jeżeli oglądacie mnie tutaj i są jakieś mamy, to uwaga, zwróćcie proszę uwagę na to, jak jest w Waszym żłobku. Jeżeli macie możliwość, rozdzielcie te obiady, porozmawiajcie sobie na grupie z rodzicami. U mnie tej grupy nie ma, u nas w żłobku po prostu nikt się tym nie interesuje, byle dzieci oddać do żłobka. Ja taką mamą nie jestem. Moje dziecko owszem poszło do żłobka, ale ja je dałam tam nie po to, żeby mieć high life, bo mi dziecko przeszkadza w domu. Nie. Chciałam je dać dlatego, że będzie miało kontakt z rówieśnikami, że będzie lepiej mówiło, jakby, bo w domu ja operuję dwoma językami, polski, turecki. Często, gęsto też mówię do dzieci w domu po turecku, bo od Polski mają tu, mieszkamy w Polsce, więc się z nim osłuchają i zawsze go będą umiały. Co jeszcze? Pampersy. Kolejna sprawa. Moje dziecko jest pampersowane. W domu, jak śpi, śpi w nocy bez pampersa. Jak on w nocy wstanie, codziennie jest taka, raz się zdarzyła, na razie taka noc, której, czy dwa, w której mój syn się po prostu w nocy nie obudził i spał, jak zasnął od 20, spał rano do 7. Zdarzyły się takie dwie na razie noce, natomiast w większości czasu jest tak, że jak syn zaśnie o tej godzinie 20, o tej drugiej średnio, druga trzecia nad ranem, on się przebudzi, przyjdzie do mnie. On pójdzie z mną do toalety, wysadzę go, on zrobi siusiu, on idzie do łóżka, idzie spać. Po prostu to jest automatyczne u niego. On jak, on jak tata, głowa do poduchy i go nie ma, ale faktycznie robi to siusiu. Jeszcze w nocy, ale on jeszcze też przed snem nie pije już mleka, ale napije się szklanki wody, bo on jakby, nie wiem, ma taką potrzebę. Ja mu nie bronię, łóżka nigdy jeszcze mnie nie zasiusiał. Ale pani w żłobku powiedziała, że zdarzyła się sytuacja, w której syn poszedł spać i się posiusiał. Na drugi dzień się również posiusiał. Dlaczego? I zaczęło mnie to zastanawiać, bo on w domu jak śpi na drzemce, nie siusia. Chociaż drzemek za dnia w domu, on też, mówiąc krótko, nie zawsze je ma, bo on w domu nie drzemie. On skończył 1,5 roku i mój Kamil po prostu w domu nie śpi. Wyobraźcie sobie, jakie to było dla mnie trudne, gdzie pamiętam, jak córka normalnie chodziła spać, miała normalnie drzemki, a Kamil niestety tych drzemek nie miał. I po prostu bardzo irytujące było to, że ja chcę iść zrobić zakupy, ja chcę iść zrobić obiad, a tu mi taki szkrabel sobie lata i mnie zaczepia, a ja czegoś nie mogłam zrobić. Przyzwyczaiłam się do tego, nauczyłam się z tym żyć, on się nauczył z tym żyć, ja zawsze mu na ten czas, jak potrzebowałam coś zrobić, wymyślałam jakąś zabawę, dawałam puzzle bądź autka, on ma też kolejkę z takich torów drewnianych, kiedyś z Ikei, po starszym bracie jeszcze zresztą, więc zawsze mu ją układam, on siada, on się bawi, wtedy ja mam czas na to, żeby coś zrobić, to co po prostu potrzebuję. Ale pani w żłobku zażądała ode mnie pampersów. Ja mówię, proszę pani, ja pani tych pampersów nie dostarczę. Dlaczego? Dlatego, że moje dziecko jest odpieluchowane i ja nie będę mu robiła mętliku w głowie. Po prostu cyrk na kółkach. To, co się dzieje w żłobkach, przekracza moje pojęcie, jako mamy trójki dzieci i ja sobie nie wyobrażam. I tak zaczęłam się zastanawiać dzisiaj w nocy, ile jest razów, o których ja nie wiem, w których on nie dostał śniadania? Nie wiem, tego nikt nie wie. Mój syn mi mówi, jak przychodzę po niego do szkoły, on mówi, że robił lulu, on mówi, że on się bawił, mówił, że robił mniam mniam. A ja mówię dużo, a on mówi mało, mało i on jest głodny. Dlaczego mało? Bo jak takie dziecko ma dwudaniowy obiad? I podam Wam przykładowy obiad tutaj. Na przykład zupa i na przykład jest to rosół. Na drugie danie dostają dwudaniowy, znaczy ten drugi obiad, ten drugie danie to jest ziemniaki, na przykład jakaś panierowana pierś z kurczaka w panierce i do tego jest jakaś surówka bądź sałatka. Jak takie dziecko ma to wszystko zmieścić?
Ja, tak jak mówię Wam, ja dorosła kobieta miałabym z tym problem. I mam ogromny żal do tego, że mimo wszystko jest 30 dzieci w grupie i nikt się tym nie zainteresował. Ja postanowiłam być tą, która to zrobi. Słuchajcie, napisałam tego maila, jest godzina 13, nikt się do mnie nie odezwał, ja dzisiaj tam pójdę, ja się dowiem. W następnym vlogu powiem Wam, jak się sytuacja skończyła. Niemniej jednak uważam, że warto zwracać uwagę na to, jak nasze dzieci jedzą, czy są dokarmiane i czy mają odpowiednią opiekę. Kolejnym tematem, którym jeszcze tutaj w tym filmie poruszę, jest opieka nad tymi dziećmi i jakby sposób zachowywania się nauczycieli w stosunku do dziecka, jak i do rodzica. Przepraszam za emocje, ale tak jak powiedziałam, mnie to wszystko bardzo osobiście dotknęło, bo nie wiem, jak może moje dziecko siedzieć głodne, ja za to płacę. Mi za to śniadanie policzyli, nie odliczyli mi tego. Po prostu, nie wiem, nie wyobrażam sobie tego. Także wracając do tematu. Jak traktują nas nauczyciele? Jak przychodzę do żłobka? W pierwszej kolejności komunikatywnie jest. Proszę Pani, potrzeba tego, tego, tego. Trzeba zapłacić za to, na to, na tamto. Trzeba wpłacić na radę rodziców. Trzeba dać na to. Kredki się nam kończą. Papier, ksero trzeba dać, bo też się skończył. Farbki, kredki, przynieście. To potrafią powiedzieć. Ale czemu nie potrafią powiedzieć na przykład, co robiło moje dziecko? Jak się zachowywało, czy nie były jakieś konflikty w grupie, nic słowem. Są dwie takie panie, które one od samego początku mi nie przypadły i mojemu dziecku również nie przypadły. Dlaczego? Zaraz już Wam tłumaczę. Dlatego, że jak ja przychodzę do żłobka, owszem, dzień dobry, przyprowadziłam Kamila, a one do mnie z tematem takim, że potrzeba na przykład kredek. Ja mówię, dobrze, te kredki zostaną dostarczone na przykład jutro albo dzisiaj jeszcze po południu, Pani te kredki przyniosę. Po czym ja przychodzę po syna, a on płacze. Dlaczego moje dziecko płacze? Moje dziecko nie płakało. Moje dziecko jest dzieckiem, którym dosyć w miarę szybko pokonało ten temat adaptacji i chętnie chodziło do tego żłobka, ponieważ widzi, że siostra starsza też chodzi do przedszkola, nie dzieje się jej tam krzywda. Wielokrotnie po nią chodził ze mną, odprowadzaliśmy ją razem, nigdy nie widział, jakby ona tam płakała i nie było z tym problemu. Więc nasuwa się pytanie, o co kaman? Są dwie takie panie, które mi nie przypadły do gustu i to już nie chodzi jakby może o wygląd, wyraz twarzy czy sposób wyrażania jakby się w stosunku do mnie, ale moje dziecko, jak ono wychodzi, ono jest zestresowane, zapłakane, to nie jest moje dziecko. To nie jest moje dziecko. Ja to nie widzę pierwszy raz, że moje dziecko po takiej sytuacji, ono jest po prostu nie swoje, ono się boi tam iść. A jak jeszcze nie daj Boże z rana jest ta właśnie ta sama pani, to ja, dlaczego mam taką różnicę? Dlatego, że są 3 bądź 4 panie w grupie na 30 dzieci w naszym żłobku. Te panie się zamieniają, co prawda, ale są 2 młode dziewczyny. Takie świeżo w sumie można powiedzieć chyba po studiach pedagogicznych. I one są naprawdę super, mają świetny kontakt ze mną jako rodzicem. Potrafią mi powiedzieć wszystko, co mój syn robił, co zjadł, ile zjadł przede wszystkim. I czy spał, jak spał długo, czy coś się stało, jakie miał kontakt z dziećmi. Super relacja, naprawdę tu nie mogę niczego zarzucić, ale są 2 takie panie, które po prostu, jak ja się pytam, jak było w przedszkolu, dobrze, dobrze, proszę Pani, dobrze było. Ale co kurde dobrze? Co dobrze? Ja chcę konkretów, konkretów oczekuję. Po prostu tych konkretów tam nie ma. I mam nadzieję, że ta sprawa się wyjaśni. Także ciąg dalszy najprawdopodobniej tej sytuacji będzie w następnym blogu. I w następnym blogu także mam... sytuacja wyjaśni się w następnym blogu. Z tej okazji, że mam tutaj Was już tylu widzów, bo jest Was już tutaj prawie 150. Przynajmniej było tyle, jak patrzyłam dzisiaj rano. Bardzo się cieszę, że jesteście, że subskrybujecie mój kanał. Mam nadzieję, że będzie się Wam podobać. Łapki w górę, udostępniajcie, lajkujcie, komentujcie, bo to też motywuje mnie do dalszych kręcenia filmików, do dalszych działań. Będą się pojawiać kolejne filmiki również z kuchni. Na razie to muszę dokończyć ten filmik z pogadanką, jak to się skończyło w żłobku, bo myślę, że niektórzy z Was też będą ciekawi. Ale niespodzianka, uwaga! Z racji, że Was już jest trochę tutaj, chciałabym dla Was zrobić pierwsze Q&A, więc jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zadawajcie je w komentarzach pod tym filmikiem, a ja postaram się Wam w niedługim czasie odpowiedzieć na te Wasze pytania.
Także na dzisiaj to wszystko w moim filmie. Zapraszam Was, tak jak powiedziałam, do subskrypcji mojego kanału, ponieważ 70% Was jeszcze mnie nie subskrybuje. Nie wiem, może się powtarzam, ale to wszystkie te emocje mną jeszcze targają, więc zapraszam do subskrybowania mojego kanału, do lajkowania, komentowania i do zobaczenia niedługo w następnym filmie. Gursiu Rus!